O, siema, ja jestem Piechol, wszystkim z góry, sorry za jakość audio, ale nie jestem w stanie tego naprawić, za nic. Sprawdziłem wszystkie kable, czy na pewno są dobrze podpięte i tak dalej, zdecydowałem co mogłem. Dalej dźwięk jest kiłowy. Teraz się boję, że ostatnie materiały z The Last of Us Part 2 też mają takie audio, ale to będzie dramat. Ale spoko, zobaczymy. Nie było takich problemów chyba w czasie renderingu, więc... No, ale dobra, Fall Guys. Może bym razem legalna koronka? Znaczy w sensie taka na głowę. Nie, choroba. Nie, inaczej, to, że włączyłem że w poprzednim materiale, że jest możliwy do oglądania przez dzieci, spowodowało, że wzmianka o koronawirusie spowodowała, że nie można było umieszczać komentarzy. Dawaj. No. Ej, chyba ciska pierwszy. Aha. Timing. Oj, to jest, no, to jest skieprzony właśnie, timing z mojej strony, ale... Dobra, raczej kwalifikacja... Czy może niekoniecznie, kurde. Dobra, ale jeszcze będę miał z jedną próbę pewnie. No nie wiem. Dobra, udało się. Dawaj, no. Nie, dobra, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Nie, najgorsze by było to, ja bym faktycznie tutaj się nie zakwalifikował w pierwszej rundzie. No to by było straszne wręcz. To odpadł. Któryś z was? Nie, pewnie nie. Nie, ale jestem ciekaw, co z tym audio. Ktoś może wiedzieć, co w Avermedii Game Capture Extreme może się dziać złego, nagle nic z tego, nic złego. Bez żadnego uszkodzenia mechanicznego, nic, no to byłbym wdzięczny za pomoc. Ale raczej podejrzewam, że marne szanse, ale... No, w sumie tak samo jak na rolaucie, żebym to przeżył. Tutaj zazwyczaj mnie idzie. Ja bez tego ostatniego razu nie grałem ani razu, więc... No. Ale tutaj chodzi o to tylko, żeby utrzymać się przy życiu, więc... Może przeżyję. Jakoś. Bez cwaniakowania. Tak po prostu jakoś co już? Nie, już myślałem. Co mnie popychasz? Co mnie kopiesz? O, szlak, dobra. Nie przewrócić się. No, mam nadzieję, że już ktoś poleciał. Przecież to się obraca. Oj, na fuksie. Dobra. To wygląda w miarę bezpiecznie. Oj, gdzie? To nie wygląda wcale bezpiecznie. Wcale, ale oj. Dobra. Nie jest, oj, to jest ślep za ułek. Nie jest on czas spierdzielać. No, niewielu ich zostało. Ej, to jest względnie bezpiecznie. Dobra, wy tam odpadajcie sobie, jakby co. Teraz sobie pocisnę tędy. Nie! Trzech. Tylu zabrakło. Nie, oczywiście quit. Trzeba coś jeszcze wcisnąć. Oj, nie wiem, czy słyszycie te pluski z powodu dziwnego audio, ale... Ktoś tam ewidentnie pływa. Ej, a może to nie jest problem z Avermedią, a z grą? Ej, nie, ale serio, bo coś fajnie zwisnęło, więc wróćmy do menu na sekundkę. Odpalmy gierkę jeszcze raz. Właśnie nie wiem, czy tutaj audio jest w porządku. Raczej niekoniecznie. Ej, ale muszę zamknąć apkę, czyli... Apkę, aplikację w życiu, gry zwykłej, no, normalnej, zwykłej gry. Nie nazwę aplikacją, no nie, bo to jest ujmujące dla samej gry. Nie, ale dobra, odpalam jeszcze raz. Czyli jeszcze raz jesteśmy skazani teraz na wszystkie loadingi, w ogóle, o, zobaczmy kto to wyprodukował. Bo chyba ten ktoś skiepścił mi audio w nagrywaniu. Nie, no dobra. Nie, serio podejrzewam, że coś po prostu się złego stało, ale no, to może być poważny problem. Autentycznie poważny problem. Bo mój budżet nie przewidywał kupna nowej nagrywarki. A to nie jest taki w sumie sobie ten koszt rzędu 200 zł, czy coś tam. Choć w sumie tyle też nie mam, bo bym sobie już dawno Sekiro kupił, albo Ghost of Tsushima, no ale dobra. Do Fall Guys trzeba wrócić, więc Devolver Digital. Raz, dwa, ja się mogę prosić. No naparzam w przycisk, jak tylko idzie. No więc te trzy zespoły ludzi odpowiedzialne za to, że... Nie, dobra. Nie ma co innym winie przypisywać. Pewnie winna jest Avermedia. Nie, dobra, ale... Powinno się tutaj szybko dołączyć. No chyba, że faktycznie coś się skopało im na serwera na przykład. Ej, nie, dobra, poszło ładnie. No, chyba, że ten jeden będzie problemem, ale nie. Gate Crash. Okej, dobra, czyli powtórka z rozrywki dosłownie. I bo ja dosłownie też powtórzyłem słowa z poprzedniego materiału, dosłownie, jota w jotę. Więc jak ktoś uznał teraz, że ma déjà vu, to może wcale nie jest takie zwykłe wrażenie, tylko to już było. Ale dobra, poprzednio się udało. Czemu miałoby się nie udać teraz? No,
może to, że nie chce się odpalić? Nie, dobra. Ale trzeci rząd tym razem. To nie tak fajnie. Ale niekoniecznie muszę przez to przegrać. No ale mnie tam... Dobra, udało się na szczęście przeskoczyć. No, ale właśnie, to może się podobno... Nie, co ty robisz? No nie. Dobra, to już raczej w tej rundzie się nie uda. No musiałem się ratować takim jakimś trik... No, nie wierzę. Marne szanse, naprawdę marne szanse. Ale no, opuszczaj się do cholery. No dzida, nie, już się kwalifikują, a jestem jeszcze w polu. I to autentycznie, no przecież co ty robisz? Skacz, biegnij! O, ale to musi za pierwszym razem wejść, więc trzeba dobrze wymierzyć tamtę sprawę. Tak jest, no. No, to się musiało po prostu udać za pierwszym razem, inaczej nie było szans, żebym się zakwalifikował. No dobra, runda pierwsza za nami. Czy legalna korona? Bardzo możliwe, że nie. I mam na myśli tutaj taką na głowę. Nie flagujcie materiału. Algorytmy z YouTube'a. Ma 44 nas w rundzie drugiej. O, czyżby coś to znam? Uła. No to się może faktycznie zakręcić w głowie, ale powinniśmy dać radę. Trzeba tylko na odpowiednie strzałeczki wskakiwać, żeby nie kręcić się w kółko, jak debil. No i unikać kul, które toczą się z góry. No, tak przy okazji. Nie powinno być dramatu tutaj. Jest szansa, ale uła, kiepska pozycja startowa. No faktycznie w kwalifikacjach jednym z ostatnich byłem, oczywiście. Ale chmara. No gdzie ty stajesz? Łosiu, gdzie, co ty? Nie wierzę, jaki to jest kiepski początek. Po prostu nie wierzę w kiepskość tego początku. No przecież tutaj trzeba mieć flow. Albo skakać jak debil. Dobra. Widać, też się da. 33 się może zakwalifikować. Jest nas ciut więcej. Dobra, może jednak nie dam się ten zgnieść, a może jednak... dobra, jakbyście się przesunęli z maski swojej, panowie. Albo panie w sumie. Dobra. Dobra, mamy to. Tutaj dobrze usytuowany skok. I następny. I jeszcze jeden, dobra. O, jest szansa na kwalifikację, jak to dobrze pójdzie. No, co się turlasz jak debil, skacz. Dobra, oni już się kwalifikują. Dobra, już powoli zaczynają. Ja tu mam jeszcze... O, właśnie tutaj. Ten skok jest bardzo ważny, żeby o nim pamiętać. Ale czemu się przewróciłeś i turlasz? Kurde. No był update. Więcej gleb? Serio? Tak to teraz działa? No i eliminacja. Kurde, walczyłem tam z ruchem obrotowym, ale nie dał rady. Dobra, spróbujmy zrobić jeszcze raz exit. Poprzednio się to nie udało. Gra się zwiesiła. A teraz... Jakby też. Ej, coś mi się wydaje, że ta aktualizacja trochę skopała w samej grze. Interesujące. No tak mówiąc brzydko, totalny zwis zaliczyła. Okej, jak to mówią, do 3 razy sztuka, więc... wyłączmy to w cholerę. A, przy okazji, jak ktoś tam w prawym górze narożniku dojeżdżał, ja mam złoty w portfelu na PlayStation Plus. Tak, no tak, jest niski budżet. Aha. Dokładnie tak. Ja jestem ciekaw, nie wiem, bo naprawdę, jeśli to by było gdzieś po stronie gry, jakby software zawinił, nie hardware, no to jest lepiej dla mnie. Finansowo właśnie. Już wspomniałem, że jestem w niskim budżecie. Więc trzymajmy kciuki, żeby Devolver Digital, żeby to oni byli winni. Albo aktualizacja konsoli, bo też miała miejsce całkiem niedawno. Ale świeższa jednak jest aktualizacja z samego Fall Guys, więc... Nie, faktycznie, coś mogłem nie pyknąć po prostu. Tylko po co wypuszczać aktualizację, która raz nie była aż tak bardzo konieczna. Rozumiem, że tam jakieś tam gliczyki się zdarzały, ludzie tam czytowali, skakali sobie na web i tak dalej, ale gra ogólnie działała i była fajna. Rozgrywka była spoko, emocje na najwyższym poziomie. Dobra, może nie na najwyższym, ale na tyle wysokim, żeby grać dalej. A tutaj nagle co, gra staje się niegrywalna, traci dźwięki, tak... A? Po co wypuszczę coś takiego? Gdzie byli beta testerzy, się pyta. No dobra, próbujemy trzeci raz. Jak się nie uda, no to cóż, tak to skończymy. Inaczej spokojnie, żeby co inne gry też czekają w kolejce. Na przykład The Last of Us Part 2 cały czas. Mimo wszystko. Dwa, dwóch jeszcze. No, zapraszam.
z pierwszej rundy jest szansa, że was wyeliminuję, ale w drugiej spokojnie odpadnę, więc... Dawajcie, jestem łatwym celem. A tutaj... Nie, już się boję, że nie grałem ani razu, ale chyba się zdarzyło. Chyba nawet w materiale. Teraz pytanie, jak będę w pierwszym rzędzie? To tutaj wyznaczę kierunek fajnie i pewnikiem gdzieś się zakwalifikuję, bo skakać potrafię, ale... No i pięknie, dobra, powinno się udać. No chyba, że kiepsko skoczą. Na dzień dobry już. No, ale nie jest źle, nie jest źle, nie jest źle. Trzymałem się środka, mniej więcej. Oj, tu już spoczyli z kursu strasznie i spadłem. No dobra, no to dupa. No to już będzie ciężko teraz. Każdy będzie w swoją mańkę przyginał, a tu... No niestety, grawitacja, rzecz nieunikniona. W grach XXI wieku, no cóż. Na pionową ścianę się nie wespnę. Ale... No... To cholery! Dobra, to już raczej po ptokach. Jesteśmy na samym początku cały czas. Więc zobaczymy trzeci raz, chyba czy działa exit. No to troszeczkę ci pomogę, koleś, ale tylko troszeczkę, naprawdę, bo też mi tutaj zależy na wygranej, no. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, pierwszy checkpoint. Wow. Zresztą w ogóle lagi jakieś tam, no delikatnie postacie przeskakują z miejsca na miejsce. O, grawitacja działa i na mą korzyść, proszę cię. Dobra, drugi checkpoint. Jeszcze nikt się nie zakwalifikował, ale już są przy końcu mapy. Kurde, dobra. Ja będę grał rozważnie, jest szansa. Jeszcze. Co tu? Nie, dawaj. Ha! Platforma dalej. No, na pionową skoczysz? No, na poziomą jak najbardziej. No, ale wstawaj! Dobra, jeszcze. No. Jakbym się gdzieś tutaj nie wykopyrtnął, to jest autentyczna szansa. O, szlak. O, wrócił dźwięk na chwilę. Nie, i wróciła gleba do wody. Kurde, czy tam do, no w przestrzeń tak naprawdę, w próżnię. No, jeszcze z dwóch tutaj musisz skoczyć, bo inaczej to nie da rady. No, nie, dawaj. No, o, ja wam pomogę, tylko dawajcie na sam koniec. Da. No, i po coś spadł, kurde. Ja, to spadła grupa się jeszcze kręci. Tak naprawdę. No, trzymacie środka, to jest złota rada dla tej mapy, no, to kurde, fuck, aj, zepchnął mnie, już połowa się zakwalifikowała. Dobra, nie kładź się, proszę cię, nie kładź się. No, daj! Nawet te delikatne lagi, nawet w tak bardzo zręcznościowej grach, no to naprawdę potrafi zepsuć humor. Ale dobra, nie zrzucajmy na lagi, mógłbym lepiej grać, po prostu. No, gdzie do pionów, a czy was pogrzało do reszty? Nie! Dobra, nie, raczej fail w pierwszej rundzie. Waleczny może jestem, ale to już chyba tutaj nie wystarczy. No, wyżej, gdzie uciekasz? Dobra, w sumie robię to samo. Ale ej! Gdzie mi w drugą? Ej, tam jeszcze widzę sporo miejsca. Lagami, ale jest! Dobra, ej. I znowu powróciła radość z gry. Jakimś cudem. To naprawdę, no, musieli się naczekać ludzie. Ale nie muszę robić exit, więc zobaczymy, czy wchodzi runda druga, czy tu się ogólnie znowu zwiesi. Dobra, jest pięknie. Czy jakiegoś Polaka widzimy? Nie. Ale jest i kolejna runda. To pierwsza, trzecia chyba... pierwsza, trzecia. W tym materiale. Co? Keep the Bosnia and points to your team. Aha, czyli piłki w mojej strefie. Okej. Okay. Czyli gry drużynowe, to też no, nie wszystko zależy ode mnie tylko. A dobra, utrzymać piłki w swojej strefie. Piłek o jedno więcej niż drużyn, jak widać. Jestem w której? W niebieskiej. Ej, fajnie, bo były trzy niebieskie piłki. Czyli przejąć ich. I powinno być dobrze. Gdzie? W drugą? No, ej, dobra, walczymy o nasze. Ej, no, nie. Ej, ja się wystarczająco dużo nagrałem w Rocket League, żeby wiedzieć, że tutaj trzeba piłeczkę fajnie postać w dobrym kierunku. No, proszę bardzo, główką. Nie, gdzie w czerwoną? To, nie, tą piłkę już ja sobie upolowałem. No, gdzie? Ej, dobra, będziemy przenikać przez piłki. To kiedy wszystko to widzę. Czemu? No, nie podoba mi się fizyka teraz. Też
delikatne lagi jeszcze. No teraz jest solidnie, czas ten z bani w ogóle się nie ruszyła. Dobra, ale tą spróbujmy wygrać. Na naszą stronę. No z większym impetem niż on po prostu skacząc, no ale tutaj... Myślałem, że fajny teren działa na jego korzyść bardziej. Odbij czerwony, odbij, odbij! Gdzie? A właśnie idzie on złapać może? Nie, idzie złapać gościa, dobra, ale to nie o to chodzi. A w sumie chodzi tutaj o to, żeby mieć jak najwięcej, ale po prostu nie najmniej. A my, ło, nasza drużyna ma spoko, dobra. Jeszcze tym dole poprzeszkadzajmy. Przez chwilę miałem, mieliśmy 5 piłek. Może mi się uda szóstą. No staram się szczupakiem, ale... Znaczy, ale będąc wilkiem, czy szczupaki są możliwe, czy wilczkiem się staram? Ej, żeśmy na koniec nie przegrali. Jak lamy! Overtime, nie wierzę! No, kurde! Dobra, walczmy o nasze. Nasze tam są w miarę bezpieczne. Dobra, spoko, ale... Oddawać piłkę! No tam się niebieska wyturla zaraz. No zaraz my odpadniemy. Będzie drugi overtime? Drugi overtime, dobra. Tu trzeba powalczyć o tą niebieską. Koniecznie. Jest, dobra, dobra. No to zapraszam na niebieską strefę. Jest, dobra, weszła. Rzuci najmniej. Papa rzuci. Witamy rundę czwartą. Czy to jest już finał? Nie wiem, czy sam tak daleko zabrnąłem kiedyś. Shadowgun, niestety odpadł chyba. Albo przeżył. Nie wiem, czy z nim byłem. No, odpadł. 26, czy to jest wystarczające na finał? Nie, chyba jeszcze jedna runda będzie. No nie wygląda na rundę finałową, ale... Block party, how to play. I've been moving walls and don't fall off the platform. Aha, czyli coś jak rolka, tylko że na płaskiej powierzchni. Aha, i moment, 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 czy kiedyś w to grałem? Chyba raz mi się zdarzyło. Dobra, okej. Jakieś tam doświadczenie mam. Nie, ale stawka jest wysoka, jeżeli to przejdę, wydaje mi się, że będzie finał. To będzie autentyczny pierwszy, jeżeli do tego dojdzie. Ale z tej strony właśnie, z której strony jadą przeszkody, dobra. Nie powinno być źle, nie cwaniakujemy. Zatrzymamy się na uboczu. Gdzie tam się rzucają już, kurde? Co, nie da się zepnąć? Gdzie się przepychasz? Kurde, gdzie się przepychasz? Gorzej jak z drugiej strony zaczną jechać jednocześnie. Albo jakieś naprawdę fikuśne przeszkody. A tu to przepraszam niby, kurde, o szlak! Daleko jest trochę. No dobra, nie, tutaj trzeba obserwować to w całości, nie tylko mój mały skrawek. Odpadnę, 6 już odpadło. Dobra, nie zabisły krawędzi, bo jeszcze ktoś mnie złapie i zepnie i będzie ten dzień naprawdę mi smutno. No to wiadomo, wysoko do góry. O, ale bez gleby. Tam za wysoko, nie przeskoczyłbym, za nic. Chyba jeden więcej odpadł. Nie czasem miejsce na sekanie znaleźć, ale też nie dać się im przewrócić. To żadne skarby. Widzę, im dalej wraz, tym bardziej fikuśne przeszkody. Zaraz będzie coś, mi się wydaje, że właśnie nie tylko zwykłe skakanie, ale też dużo biegania. Oj, żebym sam nie wyskoczył poza krawędź, to będzie głupie. Totalnie. Ej, dobra, nie jest źle. Oj, blisko. Za blisko. Dobra, lightowo, lightowo, no przepuść mnie do cholery. Koleś. Oj, tu widzę, gęsto się robi, naprawdę gęsto. A Fall Guys'y odpadają. Nie. Nie. Ale fuks. Ej. Czyżby to był finał? Round over, no ile jest tych rund? Powiedzcie, że tylko te cztery? Ja się już dobrze liczę, ej, naprawdę. Tak dużo rund udało mi się przejść, że straciłem rachubę. 8, no ej, śmierdzi finałem. Piechol w finale. Nie, ale serio, no dajcie mi już finał, no jest tylko 8, no ej. Co wy chcecie? Fall mountain, ta ej, how to reach the top of the mountain first and use the to grab the crown. Dobra, R2, że złapać. Faktycznie, ej, to jest. No wygląda mi to na finał. No koniecznie pamiętać, żeby złapać tą koronę. Dobra, jak ktoś biegnie ze mną, to powodzenia. Zobaczmy, to się zwie Fall Mountain. Co tam spada? Aha, dobra, od cholery. O, żeż! A, w ten sposób to działa, dobra. To może tu.
O, ale w pysk zgarnąłem tą kulkę. No, to się da wykorzystać. A by mnie kopnęło do góry. Uła. No dobrze, jestem jednym z ostatnich. Ale ostatni będą pierwszymi. No nie, nie, jak będą się dawali tak znieść. Dawaj. Kurde, już tam ktoś jest za blisko. Nie. O. No, tu. No nie, no. Kurde, ale pierwszy finał. Jakby nie patrzeć. Orange Juice zwycięzcą tego zestawienia, ale może kiedyś się uda jeszcze, jak się naprawi dźwięk do cholery w tej grze. Dobra, wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!